Siemanko, pewnie zastanawiacie się coś. Ostatnio mało filmów na kanale UHZB, który wrzucał ostatnio cały czas, praktycznie filmy, a teraz coś ucichło i nawet nie było w niedzielę w Dunkera. No słuchajcie, czasu sobie nie kupię i niektóre rzeczy zjadły mi ten czas, ale spokojnie nadrobimy i od dzisiaj, czyli co dzisiaj jest piątek, i wszystko już będzie się fajnie pojawiać regularnie na kanale, nie tylko shortsy i jakieś krótkie. Treści. Może Wam chociaż powiem w tym filmie, jak już tutaj jestem, co tam u mnie, co mi tak czas zabiera, jak tam moje treningi, jak powrót do wsadów i co się szykuje może w niedalekiej przyszłości. No to może od czego tu zacząć? Na początek, dlaczego czasu nie mam ostatnio? No, gdzieś tam trwają prace nad odpaleniem tej platformy treningowej. Wiecie, ja zawsze pomagałem ludziom skakać, zawsze trenowałem ludzi, czy to online, czy gdzieś personalnie, ale teraz chciałem zrobić coś takiego, żeby było to mega profesjonalnie, z filmami, z aplikacją na telefon, z grupami yy, różnych dyscyplin. Yy, no i udało się, stworzyłem coś takiego. Co prawda premiera tego, yy, ci co wiedzą, co wchodzili na stronę hadzwe.pl, tam pisze, że jest wyłączona i że nadchodzi coś nowego. Premiera tego będzie 1 stycznia, chociaż platforma już działa, jeśli jesteście siatkarzami, koszykarzami i macie ochotę trenować ze mną yy, i z trenerami, którzy ze mną współpracują, czyli Bartkiem z Athletic Science Project i z Tomkiem Bobolą z praktycznej strony treningu. Także zapraszam do kontaktu, chętnie pomożemy. No i cały czas pracuję nad tym, nagrywam gdzieś materiały i no. Wiecie, czas leci. Yy, druga rzecz, no to jak tam na przykład moje kolana, no rehabilitacja, powrót do sportu. Powiem Wam, że przez ostatnie półtora miesiąca, bo mniej więcej od tego, tyle minęło od czasu rezonansu, gdzie dowiedziałem się, co jest z kolanami i co powinienem robić. Zastosowałem wszystko, co się da. Naprawdę, zastosowałem wszystko, co się da. Odżywiam się, że jak świnia. No jest nadwyżka kaloryczna, żeby się kontuzje leczyły, Ok. Na kolano zastosowałem wszystkie możliwe zabiegi, jakie istnieją. Naprawdę, może nie jakoś przesadnie, tylko tak, że ma to i ręce i nogi. Robię falę uderzeniową, robię laser wysokoenergetyczny. Mm, sam nacieram to maściami z żywokostu. Trenuję bardzo skrupulatnie, bardzo ciężko, bardzo dokładnie. Można powiedzieć, że mój trening to jest 7 dni w tygodniu bo nawet wolne dni pracuję zawsze gdzieś tam nad jakimiś innymi rzeczami, jak mobilność czy jakieś tam inne detale. Przepraszam. Jestem pod opieką Bartka, gościa, który zresztą ze mną działa na tej platformie. Kumpel, współpracownik, nie wiem jak to nazwać, więc dałem jemu się prowadzić z tego względu, że musiał mi ktoś obciąć objętość treningową. No i udało się, drodzy Państwo. O, jeszcze między innymi robiłem nowy zabieg, bardzo fajnego. Znalazłem fizjoterapeutę, który wykonuje zabieg, który się nazywa EPTE, czyli przeskórna elektroliza. Wbija igłę w więzadło i puszcza tam prąd pod kontrolą USG, żeby się to goiło. No i jaki jest stan kolan po półtora miesiąca? Nie mam żadnego bólu. Żadnego. Od rana do wieczora. Ani przed rozgrzewką, ani w trakcie treningu, ani po treningu, ani na drugi dzień. Jest zaje, kurwa, biście. Tylko teraz tak. Jeśli jest zaje, kurwa, biście, to jest jedno. Teraz czeka mnie długi powrót do skakania. Bo o ile. Pod USG mamy strukturę więzadła naprawdę spoko i to więzadło już jest całe, to trzeba zbudować tolerancję więzadła na skoki, na cykl, rozciągnięcie, skurcz, ECC, SSC, strength, Stretch Shortening Cycle, żeby ono było w stanie tolerować lądowania, skoki itd., itd. Więc to mi zajmie kolejny czas. Mimo to uff, zrobiłem, zrobiliśmy z wieloma osobami, z moimi kolanami... Coś wspaniałego i nie mogę się doczekać już do skakania, bo naprawdę, w formie siłowej jest nie najgorzej. Więc kiedy powrót, nie wiem. Aczkolwiek mogę Wam zdradzić, że będę kręcił pewną reklamę dla pewnego sklepu początkiem stycznia. Więc będę musiał początkiem stycznia parę skoków i wsadów już wykonać. Co więcej, mogę wam jeszcze powiedzieć. Suplementacja, jeszcze do tego kolana, no to leci też cała wszystko, co może być, od wiadomo od omega, od kolagenów rybich, od kolagenów wołowych typu pierwszego, trzeciego, witaminy C, kilogramy, wszystko tu leci. Roluje się codziennie. Do, chodzę na jogę, chodzę na jogę w środę i powiem wam, że yoga robi niesamowitą robotę, że wyginam się w locie jak kobra już przy niektórych próbach. Co prawda skakać na maksa nie mogę, ale takie 20-30% nie maxy gdzieś już sobie próbowałem wykonywać i jest mega. Nie będę już żelbetonem w locie, więc jestem strasznie podjarany. No i co, żeby dłużej nie trwał ten materiał, tylko wam nakreśliłem sytuację, jak wygląda. Myślę, myślę, że tyle spodziewajcie się kolejnych materiałów, tylko takich już jak Bóg przykazał, czyli głowa na dobrę, czoło powieści Dankera oczami Dankera, no i coś dotyczące treningu wyskoku chociaż dotyczące treningu wyskoku, dużo treści dużo postów jest w tych naszych grupach ukrytych yy, dla osób, z którymi trenujemy no i cóż działamy dalej nie myślcie, że umarłem. Konkurencja niech sobie nie myśli, że się mnie pozbyli. Ja cały czas tu jestem, tylko robię robotę. Zawsze robiłem robotę i zawsze będę robił robotę. No nic, wyłączam to i nagrywam dla Was kolejne. Materiał. Już od razu, dopóki akurat jestem sam na chacie, to mam możliwość, żeby nagrywać kolejny materi materiał. Na razie, elo. Subskrybujcie. Mamy 24,7 tysiąca subskrybentów. Lecimy po te 25, a najlepiej 30. To jest niemożliwe, żebym osiągnął 5 tysięcy w jeden miesiąc. Chociaż chuj wie, 30 tysięcy, jakbym miał już subów, zajebiście. Dobra, wy też byście w sumie mieli. Na razie, elo.